koń i wojsko. Pierwsze skojarzenie to niewątpliwie polska kawaleria, ułani. Spotkajmy się w naszym gospodarstwie, a ułańska fantazja przeniesie nas na wojskowy apel, do koszarowego życia i stajni. Mamy tu galerię oraz eksponaty, które w namacalny sposób zilustrują historię konnego oręża. Miecz, kopia, lanca, pancerz, szyszak, tarcza. Uzbrojenie bojowe i ochronne, które towarzyszyło zarówno konnym wojom Mieszka I, rycerzom polskim pod Grunwaldem i rycerzom zakonu krzyżackiego. Jazda, która miała wzbudzać podziw, a zarazem przerażenie w szeregach wroga, szczególnie piechoty. Zwłaszcza ciężko zbrojna husaria, chluba polskiego oręża, która w swej epoce uchodziła za najbardziej doborową i niepokonaną formację. Dlaczego krzyżak ubierał konia? Do czego służyła ciężka i lekka jazda? Co to jest kulbaka, kropierz i mundsztuk? Z czego składała się zbroja i jak ją nakładano? Po co husarz miał skrzydła i skórę drapieżnego zwierzęcia? Do czego służyła mu kopia, koncerz, szabla i nadziak? Może warto poczuć historię, biorąc udział w zajęciach, które poprzez bezpieczną zabawę ukażą, co w trwaniu królestw i państw znaczyła konna jazda. Później utrwalimy wiedzę, biorąc udział w konkursach z nagrodami. Poprzez prace plastyczne, czy też po prostu sprawdzając siłę konia. Zmierzymy się w rysowaniu konia i jeźdźca. A wszystko po to, by stać się dumnym z tego, co w naszej historii było najlepsze.